To ona ma przed sobą tyle zadań. Zwlec się z łóżka, wybrać szlafrok, zdecydować, które to kapcie, czy te różowe z futerkiem, czy bez. Dzień dobry. Panno Maja, dlaczego pani jest ubrana? Śniło mi się, że pan zadaje mi to pytanie. Tylko ich przy tym nie było. Ale za to był Kondzio. Co on wyrabiał z tą swoją miotełką? Niech pan go nigdy nie zwalnia. Aha, widzę, że jak zwykle zaczęliście sobie śniadanko. A szkoda, bo myślałam, że pójdziemy coś zjeść na miasto. Nie ma to jak śniadanie, które zrobi Konrad. O, no jasne. Grzanki i jajko. Panie Skalski, czy nie ma pan czasem dość tej rutyny? Jakiej rutyny? Codziennie wstaję, schodzę tutaj, siadam. Pan mówi, wygląda pani bosko. O nie, tak na pewno nie mówię. No to niech pan zacznie. Dzisiaj wezmę tylko jedną grzankę. Chyba ostatnio. Za bardzo sobie pofolgowałem. O co pani właściwie chodzi? O rutynę, kochanie. To się nazywa rutyna, a panie Skalski. Dochodzi dziewiąta, przychodzi Karolina. Oddaje płaszcz Konradowi i mówi, uważaj, bo właśnie wyczyściłam futerko. Na co on odpowiada, tylko bez intymnych szczegółów. I właśnie tutaj się okaże, że Karoliny to nie śmieszy. Przyszła Karolina. Porzucił ją zimny drań, co starą sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Pomożesz mi? Nie mogę sobie poradzić. W lekcjach? Nie, z psychotestem. Dzieciaku, nie strasz mnie. Pokaż. Czy waszemu związkowi grozi rutyna? Dobre, można się o sobie czegoś dowiedzieć. No i właśnie mam taki problem, że wiesz, że ja i mój chłopak... Bardzo dobre pytanka. Franiu, mam sprawę! Nie teraz. Ale bardzo ważną sprawę! Dobra, dokończymy później. Idę matmę odrabiać. O, kochanie, z twoją kasą. Po co ci tam ma? Marsz na górę, kochanie. Od rana ci mówię, żebyś poszła na górę odrabiać lekcje. Franiu, wybieram się jutro z wizytą do koleżanki. Ale kochanie, ja mam jutro manikurzystkę. Nie szkodzi. Oj, szkodzi. A nie możesz sobie tego przełożyć na inny dzień? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Kotku, ze mną możesz być szczera. Chciałabym pójść sama. No bez przesady z tą szczerością. Franiu, jestem już duża, nie musisz ze mną iść. Jesteś duża, tak? A ile ty masz lat, kotku? 6? 8. Rany boskie, ty jesteś taka malutka jak na swój wiek. Franiu, chodzi o to, że ja się wstydzę chodzić do koleżanek z nianią. Kochanie, czy ty kiedyś słyszałaś o dyplomacji? Nie. Cześć Karolina, to popatrz. Karolina, świetny masz ciuszek, naprawdę boski. Naprawdę? Dzięki. A nie wygląda trochę jak mundurek? Nie, wygląda świetnie, bardzo sexy. Jestem pod wrażeniem. Dzięki. To właśnie był przykład dyplomacji, bardzo jaskrawy przykład. Wiesz, oczywiście, kochanie, ty nie możesz być zbyt bezczelna, bo się wszyscy połapią. Chcę pójść sama. Kotku! Ale będę bardzo za tobą tęsknić. Słodki aniołek. To mogę iść? Ty się tak nie śpiesz z tą dorosłością, wiesz? Teraz przynajmniej z ciebie nikt nie czepia, że nie masz chłopaka. Jak mnie puścisz samą, to będziesz miała więcej czasu dla siebie. Zrobimy tak, jak mówisz i sprawdzimy, jak to działa. Panna Maj twierdzi, że ja jestem nudny. Ty sobie to wyobrażasz? Ja nudny. Ja, uosobienie spontaniczności.
Przepraszam, to ty też uważasz, że jestem przewidywalny? Ale to dobrze, to jest dobra cecha. To świadczy o solidności. Boże, nawet ja wiedziałem, że to powiem. Niech pan coś wymyśli, zanim Frania trafi do sypialni innego domu. Ja naprawdę, ja chcę, żeby ona czuła się tutaj dobrze. Co ja mogę zrobić, żeby zadowolić taką dziewczynę jak ona? Pomijając ten pierwszy sposób... Konrad. Niech pan zaszaleje. Niech pan zrobi coś, czego nikt się nie spodziewa. Na przykład da mi podwyżkę. Panie Skalski, Zuzia nie chce, żebym ją odprowadziła do koleżanki. Ona mnie już kompletnie nie potrzebuje. Czy pan wiedział, że ona ma 8 lat? Panno ma na przykład ten krawat. Pani uważa, że on jest nieciekawy? Panie Skalski, ja tutaj traumę przechodzę, pan mi o galanterii męskiej. Dziecko mnie opuszcza! Tak czy nie? Dobry krawat, no bardzo dobry szary krawat, przynajmniej wiem, że jest poniedziałek. Co? Tak? Koniec z nim. Co jeszcze? Spodnie też mnie nie powalają. Tak? Proszę bardzo. Spodnie. O, panno Maj! Aj, Boże, i tak w kółko. Ja o niebie, pan o chlebie i tak w koło raz wesoło. Jaki pan jest przewidywalny, panie Skalski. Tak, tak. Tego się pani nie spodziewała, nie? W głowę? Wielkie Michalo. Sorry. Nie no, ja nie mam miejsca w tej szafce. Może weźmiesz do siebie trochę rodowej zastawy? Chodzi ci o te dwie musztardówy? Tylko nie mów siostrze, bo wiem, że ostrzyła sobie na nie zęby. Mamo, no. Mam problem. Zuzia się nie chce ze mną nigdzie pokazywać. Ale to normalne w tym wieku. Ty też w pewnym momencie zażyczyłaś sobie, żebym przestała cię odbierać ze szkoły. Bo nosiłaś na spodnie pas od pończoch. No wiesz, Madonny, nikt się nie czepiał. Ja raz przeszłam się po osiedlu, od razu wielka afera. Słuchaj, jak ci tak zależy na tej małej, to może porozmawiaj z jej ojcem. Ale to nie o to chodzi. Ja i Skalski to kompletnie inna historia. Nasz związek utknął w martwym punkcie. Słuchaj, a próbowałaś wykręcić parę żarówek, żeby zrobić nastrój? Twój ojciec po ciemku zaraz nabiera animusu, wiesz? Nie o to chodzi, mamo. Tu nie chodzi o światło, ani o nastrój. Po prostu się z sobą znudziliśmy. No jak to w małżeństwie? Nie jesteśmy małżeństwem. Mieszkasz z nim? Uh-huh. Niańczysz mu dzieci? Uh-huh. Sypiacie ze sobą? No co ty, mamo? No to jesteście małżeństwem. Słuchaj, małżeństwa są jak nogi. Najpierw wszystko idzie gładko, potem pojawia się ten celulit. No ale przynajmniej człowiek wie, na czym stoi. Ja myślę, że jesz za dużo konserwantów. Wiesz, chodzi o to, że trzeba się dostosować. Wszystko się zmienia. O, nie, mamo. Wszystko się zmienia, ale nie tutaj. Tutaj nic się nie zmienia od lat i dlatego uwielbiam tutaj przychodzić. Ale też dlatego, że mam się gdzie podziać, jak mówię, że idę na randkę. Tutaj też się podzmieniało. Zmieniłam zasłonki, kupiłam nową ceratę, wykopałam ojca z domu. Przerzuciłam się na roślinne. Co? Smakuje jak normalne. Nie, o ojcu. Nie chcę o tym mówić. Zjesz kanapkę? Mamo! A masz majonez? Mam i nawet mało przeterminowany. Mamo, ale co to musiało się nawyrabiać, że ojca wykopała z domu? O Boże, mama, mam nadzieję, że to nie chodzi o jakąś obcą kobietę. Co ty myślisz, że ja zmieniłam orientację? Po prostu pokłóciliśmy się. Nic nowego, wróci. No nie wiem. Teraz to poważna sprawa, idź i sama zobacz. O Boże, o Boże! Zabrał niedzielną odświętną peruczkę? Mamo. Kądziu, to straszne. To ogromne. Moi rodzice się rozstają. Co teraz będzie? Boże, jak matka zacznie chodzić na te swoje randki, pozna jakiegoś faceta i wyjdzie za mąż? Przede mną! Aha! No już. Nie płacz. Może ciasteczko? Tak. Nie, koniec. Nie będzie żadnego rozwodu. W mojej rodzinie jeszcze nikt nigdy się nie rozwiódł. A twoja siostra? Co ty, kłócą się dalej. A ciotka Irka i wujek Lucek? Nigdy nie miałem ślubu. A szwagier Zenek? A co ty jesteś dzielnicowy, Kądziu? Przestań. Zrobiłbyś coś do jedzenia? Wiesz, przychodzą babcia Lodzia i babcia Apolonia i musimy coś wykombinować, żeby rodzice się z powrotem zeszli. A co przygotować? Suflet z grzybami? Trufle? Raki? Wszystko jedno, byleby miętkie było.
To pa, Franiu, lecę do koleżanki. Ej, chodź tu. A ostatnie instrukcje? Siadaj. Oddychaj głęboko. Spokojnie. Jakby coś? Jakby coś ci się stało? Tak. To jestem pod tym telefonem po drugiej stronie ulicy. O, kochanie, dobrze. Nic się nie przejmuj. Ja sobie jakoś poradzę. Muszę wreszcie sobie z tym jakoś poradzić. Idź, skarbie, idź. To pa, Franiu. Zapnij się, kochu. Gdyby ktoś się zaczepił, to po prostu biegnij. Nic się nie bój. Aha, nie siadaj na desce. Idź. Otwórz bramkę. Dobra, przechodzisz. Dobrze, uważaj na autobus. Dobrze, jesteś, kotku. Jesteś malutka. Malutka moja. Moje dziecko. Jesteś, kotku, jesteś. Dotarłaś, dobrze, jesteś bezpieczna, dobrze. Kotku, może ci przynieść coś do jedzenia, ciasteczkę. Wiem, przepraszam. Przepraszam bardzo. Ani Franiu, uspokój się. Taka afera o naszą małą Ruzię? Nie chodzi o Ruzię, ale nieważne. Po prostu moi rodzice się rozwodzą. Nie wiem, co teraz będzie. No przejmuj się, to nic takiego. Nie mama porzuciła, kiedy byłam mała. Może chciała mieć dziewczynkę. Wiesz, na początku było mi trudno. Raz z domu taty, raz z domu mamy. Musiałam wybierać, kogo kocham bardziej. A potem rodzice zaczęli mnie przekupywać. Chociaż dawali mi prezenty i w końcu miałam wszystko, czego dusza zapragnie. Niech żyją rozwody. Idę. Nie powinnyście tyle palić. A co? Nie urośniemy? Babcia miałaś rzucić. No to tak, oczywiście nie jeść niczego, co powoduje gazy. Przestań gadać. Jak szybko ustąpili nam miejsca w autobusie. Rany boskie, jakim cudem ja jedna w tej rodzinie zachowałam jakieś resztki klasy. A, tu jest ta nitka. Przepraszam, bardzo można? Tak, proszę. Rozmawiałaś z mamą? A, bardzo dobrze, że się pozbyła tego patafiana. Coś takiego. Powinna była wyjść za Olbryskiego. Rzeczywiście. Czekaj, to matka znała Olbryskiego? Nie. I to był właśnie słaby punkt mojego planu. Dobrze, babciu, odsapnij trochę. Rozmawiałaś z tatą? A niby po co? Przecież moje słodko wróciła do domu i śpi teraz w swoim łóżeczku. Babciu, nie mów tylko, że zaczęłaś kąpać tatę. No, ale to taki dobry chłopak. Ja 10 lat nie mogłam zamknąć rówcika, a on przyjechał, od razu mnie podsadził i już. Przestań, jesteście okropne. Tak. Straszne z was egoistki, nie rozumiecie? Rodzice się rozwodzą, tu nie chodzi o was. Tylko o mnie! Widzisz, co narobiłaś? No widzisz, ty sama widzisz, co narobiłaś. Nie płacz, dziecko, bardzo cię proszę, kochanie, uspokój. Ty, chcesz miętusa? A może ty chcesz czekać? Zobacz, czy ja mam... Popielniczkę? No, czasowy mazut. Dobrze, babciu, już, dość. Nie, tam śpiewał do mnie. Babciu. Pamiętasz, miła, jakie to szczęście. Błagam cię. Śpiewał. Ada Sari. Koniec, posłuchajcie mnie. Chcę rozmawiać z ojcem, jedziemy do ciebie do domu. A nie, o, co to nie, bo ja nie mam nic w domu do jedzenia, niestety. Bardzo mi przykro. Chociaż właściwie mogłabym zrobić ciasteczka. To mieszkanko. Ono jest słodkie, prawda? Tak, a nie uważasz, że mieszkasz w Landrynce? Nie. Tylko nie siadaj, babciu, nie siadaj, bo cię potem nie znajdę. Gdzie on jest? Tak, jak normalnie, w łazience. No, a ja pójdę robić ciasteczka. Dobrze, babciu, idź. Tato, wyjdź! Boże, no tato, przecież nie możesz zostawić mamy. Jak ty sobie to wyobrażasz, że jak to będzie? Zaczniesz chodzić na dancingi i na co ty liczysz, kochany? Myślisz, że podejdzie do ciebie ktoś i powie, kochanie, świetnie wyglądasz, masz piękną kieckę, fajny makijaż. Zaraz. O, ciasteczka babuni. Babciu, nie chcę, żeby się coś zmieniało. Chcę, żeby było tak jak dawniej.
tata przed telewizorem, mama w kuchni, obie szczęki w jednej szklance. Tato! Tato! Ile można? Długo. Mamo! W łazience? Tata czuje się tam najlepiej, bo... Dobra, dobra. Nie chcę tego wiedzieć. Najważniejsze, że się pogodziliście. Dwa razy. Przestań. Dzięki za gościnę. La Firenna. Zazdrościsz. Panie Skalski, już jestem. Jak to dobrze, że przynajmniej tutaj się nic nie zmienia. Gdzie pan jest? Halo, gdzie jest mój cudowny, mój niezmienny, mój solidny, mój wielce przewidywalny? O mój Boże. To moja bluzka? Tato, słuchaj, tatusiu, bo dzisiaj jest taka super impreza i bardzo bym chciała zostać do samego końca, czyli do jakiejś trzeciej nad ranem. I zanim zaczniesz krzyczeć, że jestem za młoda, bacz że to się jest... dobrze. Ale czemu ty mi nigdy na nic nie pozwalasz? Przecież to jest nie w porządku, jestem już dorosła. Co? Powiedziałem, baw się dobrze, idź śmiało, wal na imprę. Wiesz, czemu tak mówię? Bo się upiłeś? Nie, bo nie jestem tak przewidywalny, jak myślą o mnie niektórzy. I powiem ci, Małgosiu... Pa! Małgosiu? Panie Skalski, ja naprawdę doceniam, co pan ze sobą zrobił, ale może pan już przespać. Nie. Panno Maj, powiedziała pani, że jestem przewidywalny i to się zmieni, bo teraz będę nieobliczalny i szalony. Ale właśnie mi się podobała ta pańska nuda i chciałabym, żeby pan mnie zanudził, przenudził, wynudził tutaj, teraz, natychmiast. Przepraszam, pewnie będę przewidywalny, jeśli zapytam, o co pani chodzi. No przecież chciała pani, żebym się zmienił. Ale panie Skalski, z tymi zmianami trzeba uważać. Wie pan, niech pan popatrzy na Michaela Jacksona. No ale mnie się podoba to moje nowe wcielenie. Oj, gadanie, no. Przecież ja wiem, że tak naprawdę pan wcale nie chce, żeby Małgosia szalała na jakiejś dzikiej imprezie. Tak samo jak ja nie chcę, żeby Zuzia chodziła do koleżanki beze mnie. No ale ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Małgosia czasem się zabawiła. Do rana. Jest dorosła. Nie wiadomo z kim. Ufam jej. Z bandą Harlejowców. O. Małgosia! Jak pani mogła do tego dopuścić? No przecież cały czas próbuję to panu powiedzieć. To ja wyglądam tutaj jak treser dzikich zwierząt. Założyłem jakiś idiotyczny, żółty krawat. Życie z panią to jest jedna wielka, niepojęta, straszliwa, katastrofalna... Masakra. Masakra! Gosia! Dobrze, niech pokrzyczy, to zdrowo. Halo, dzień dobry, czy to dom państwa Kowalskich? Nie, ja tylko chciałam zapytać, czy jest może u państwa Zuzia Skalska? Wszystko w porządku, chodzi tylko o to, że ona ma przerażająco zaraźliwą ospę wieczną i nie chciałabym, żeby się gdziekolwiek drapała. Tak? Teraz już mogę po nią pójść? Dziękuję bardzo. Kochanie, nadchodzę! No co pani robi? Miała pani pójść z dziećmi do muzeum. Prosiłem panią od rana. Panie Skalski, nie mogę. Zajęta jestem. No nie, że nie mogę, czy zajęta, bo ja zrobię coś strasznego, dobrze? Mhm. Zrobię coś strasznego i coś nieprzewidywalnego. Pewnie. Dobra. Ostrzegałem panią. Ostrzegałem panią.
ja uwielbiam to mieszkanko. Ono jest słodkie, prawda? Tak, a nie uważasz, że mieszkasz w Landrynce? Nie. Tylko nie siadaj, babciu, nie siadaj, bo cię potem nie znajdę. Gdzie on jest? Tak, jak normalnie, w łazience. No, a ja pójdę robić ciasteczka. Dobrze, babciu, idź. Tato! Tato, wyjdź! Boże, no tato, przecież nie możesz zostawić mamy. Jak ty sobie to wyobrażasz, że jak to będzie? Zaczniesz chodzić na dancingi i na co ty liczysz, kochany? Myślisz, że podejdzie do ciebie ktoś i powie, kochanie, świetnie wyglądasz, masz piękną kieckę, fajny makijaż. Zaraz, zaraz. O, ciasteczka babuni. O, babciu, babciu, nie chcę, żeby się coś zmieniało. Chcę, żeby było tak jak dawniej. Tata przed telewizorem, mama w kuchni, obie szczęki w jednej szklance. Tato! Tato! Ile można? Długo. Mamo! W łazience? Tata czuje się tam najlepiej, bo... Dobra, dobra. Nie chcę tego wiedzieć. Najważniejsze, że się pogodziliście. Dwa razy. Przestań. Dzięki za gościnę. La Fiorenda. Zazdrościsz. Panie Skalski, już jestem. Jak to dobrze, że przynajmniej tutaj się nic nie zmienia. Gdzie pan jest? Halo, gdzie jest mój cudowny, mój niezmienny, mój solidny, mój wielce przewidywalny? O mój Boże. To moja bluzka? Tato, słuchaj, tatusiu, bo dzisiaj jest taka super impreza i bardzo bym chciała zostać do samego końca, czyli do jakiejś trzeciej nad ranem. I zanim zaczniesz krzyczeć, że jestem za młoda, bacz i że to jest... dobrze. Ale czemu ty mi nigdy na nic nie pozwalasz? Przecież to jest nie w porządku, jestem już dorosła. Co? Powiedziałem, baw się dobrze. Idź śmiało, wal na imprę. Wiesz, czemu tak mówię? Bo się upiłeś? Nie, bo nie jestem tak przewidywalny, jak myślą o mnie niektórzy. I powiem ci, Małgosiu... Pa! Małgosiu? Panie Skalski, ja naprawdę doceniam, co pan ze sobą zrobił, ale może pan już przespać. Nie. Panna Maj powiedziała pani, że jestem przewidywalny i to się zmieni, bo teraz będę nieobliczalny i szalony. Ale właśnie mi się podobała ta pańska nuda i chciałabym, żeby pan mnie zanudził, przenudził, wynudził tutaj, teraz, natychmiast. Przepraszam, pewnie będę przewidywalny, jeśli zapytam, o co pani chodzi. No przecież chciała pani, żebym się zmienił. Ale panie Skalski, z tymi zmianami trzeba uważać. Wie pan, niech pan popatrzy na Michaela Jacksona. No ale mnie się podoba to moje nowe wcielenie. Oj, gadanie, no. Przecież ja wiem, że tak naprawdę pan wcale nie chce, żeby Małgosia szalała na jakiejś dzikiej imprezie, tak samo jak ja nie chcę, żeby Zuzia chodziła do koleżanki beze mnie. No ale ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Małgosia czasem się zabawiła. Dora zawsze przecież jest pierwsza na śniadaniu. Nie, Frani na pewno nic się nie stało. Ona ma przed sobą tyle zadań. Zwlec się z łóżka, wybrać szlafrok, zdecydować, które to kapcie, czy te różowe z futerkiem, czy bez. Dzień dobry. Panno Maja, dlaczego pani jest ubrana? Śniło mi się, że pan zadaje mi to pytanie. Tylko ich przy tym nie było. Ale za to był Kondzio. Co on wyrabiał z tą swoją miotełką? Niech pan go nigdy nie zwalnia. Widzę, że jak zwykle zaczęliście sobie śniadanko. A szkoda, bo myślałam, że pójdziemy coś zjeść na miasto. Nie ma to jak śniadanie, które zrobi Konrad. O, no jasne. Grzanki i jajko. Panie Skalski, czy nie ma pan czasem dość tej rutyny? Jakiej rutyny? Codziennie wstaję, schodzę tutaj, siadam. Pan mówi, wygląda pani bosko. O, nie, tak na pewno nie mówię. No to niech pan zacznie. Dzisiaj wezmę tylko jedną grzankę. Chyba ostatnio. Za bardzo sobie... Pofolgowałem. O co pani właściwie chodzi? O rutynę, kochanie. To się nazywa rutyna, panie Skalski. Dochodzi dziewiąta, przychodzi Karolina.
Oddaje płaszcz Konradowi i mówi: uważaj, bo właśnie wyczyściłam futerko. Na co on odpowiada, tylko bez intymnych szczegółów. I właśnie tutaj się okaże, że Karoliny to nie śmieszy. Przyszła Karolina. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem Skalski w dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Ona ma swój styl, co rozbraja wszystkich. Ona dobrze wie, ona sposób zna, jak rozbawić bliskich. Ona ma swój wdzięk. Nadszedł niani czas, niania Frania wita was. Daniu, pomożesz mi? Nie mogę sobie poradzić. W lekcjach? Nie, jest psychotestem. Dzieciaku, nie strasz mnie. Pokaż. Czy waszemu związkowi grozi rutyna? Dobre, można się o sobie czegoś dowiedzieć. No i właśnie mam taki problem, że wiesz, że ja i mój chłopak... Bardzo dobre pytanka. Franiu, mam sprawę! Nie teraz. Na bardzo ważną sprawę! Dobra, dokończymy później. Idę matmę odrabiać. Kochanie, z twoją kasą, po co ci tam ma... Marsz na górę, kochanie. Od rana ci mówię, żebyś poszła na górę odrabiać lekcje. Franiu, wybieram się jutro z wizytą do koleżanki. Ale kochanie, ja mam jutro manikiurzystkę. Nie szkodzi. Oj, szkodzi. A nie możesz sobie tego przełożyć na inny dzień? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Kotku, ze mną możesz być szczera. Chciałabym pójść sama. No bez przesady z tą szczerością. Franiu, jestem już duża, nie musisz ze mną iść. Jesteś duża, tak? A ile ty masz lat, kotku? 6? 8. Rany boskie, ty jesteś taka malutka jak na swój wiek. Franiu, chodzi o to, że ja się wstydzę chodzić do koleżanek z nianią. Kochanie, czy ty kiedyś słyszałaś o dyplomacji? Nie. Cześć, Karolina, to popatrz. Karolina, świetny masz ciuszek, naprawdę boski. Naprawdę? Dzięki. A nie wygląda trochę jak mundurek? Nie, wygląda świetnie, bardzo sexy. Jestem pod wrażeniem. Dzięki. To właśnie był przykład dyplomacji, bardzo jaskrawy przykład. Wiesz, oczywiście, kochanie, ty nie możesz być zbyt bezczelna, bo się wszyscy połapią. Chcę pójść sama. Kotku! Ale będę bardzo za tobą tęsknić. Słodki aniołek. To mogę iść? Ty się tak nie śpiesz z tą dorosłością, wiesz? Teraz przynajmniej z ciebie nikt nie czepia, że nie masz chłopaka. Jak mnie puścisz samą, to będziesz miała więcej czasu dla siebie. Zrobimy tak, jak mówisz i sprawdzimy, jak to działa. Panna Maj twierdzi, że ja jestem nudny. Ty sobie to wyobrażasz? Ja nudny. Ja, uosobienie spontaniczności. Przepraszam, to ty też uważasz, że ja jestem przewidywalny? Ale to dobrze, to jest dobra cecha. To świadczy o solidności. Boże, nawet ja wiedziałem, że to powiem. Niech pan coś wymyśli, zanim Frania trafi do sypialni innego domu. Ja naprawdę, ja chcę, żeby ona czuła się tutaj dobrze. Co ja mogę zrobić, żeby zadowolić taką dziewczynę jak ona? Pomijając ten pierwszy sposób... Konrad. Niech pan zaszaleje. Niech pan zrobi coś, czego nikt się nie spodziewa. Na przykład da mi podwyżkę. Panie Skalski, Zuzia nie chce, żebym ją odprowadziła do koleżanki. Ona mnie już kompletnie nie potrzebuje. Czy pan wiedział, że ona ma 8 lat? Panna Maj, na przykład ten krawat. Pani uważa, że on jest nieciekawy? Panie Skalski, ja tutaj traumę przechodzę, pan mi o galanterii męskiej. Dziecko mnie opuszcza! Tak czy nie? Dobry krawat, no. No bardzo dobry, szary krawat. Przynajmniej wiem, że jest poniedziałek. Co? Tak? Koniec z nim. Co jeszcze? Spodnie też mnie nie powalają. Tak? Proszę bardzo. Spodnie.
O, panno, maj! Maj, Boże, i tak w kółko, ja o niebie, pan o chlebie, i tak w koło raz wesoło. Jaki pan jest przewidywalny, panie Skalski. Tak, tak. Tego się pani nie spodziewała, nie? W głowę? Wielkie Michalo. Sorry. Nie no, ja nie mam miejsca w tej szafce. Może weźmiesz do siebie trochę rodowej zastawy? Chodzi ci o te dwie musztardówy? Tylko nie mów siostrze, bo wiem, że ostrzyła sobie na nie zęby. Mamo, no. Mam problem. Zuzia się nie chce ze mną nigdzie pokazywać. Ale to normalne w tym wieku. Ty też w pewnym momencie zażyczyłaś sobie, żebym przestała cię odbierać ze szkoły. Bo nosiłaś na spodnie pas od pończoch. No wiesz, Madonny, nikt się nie czepiał. Ja raz przeszłam się po osiedlu, od razu wielka afera. Słuchaj, jak ci tak zależy na tej małej, to może porozmawiaj z jej ojcem. Ale to nie o to chodzi. Ja i Skalski to kompletnie inna historia. Nasz związek utknął w martwym punkcie. Słuchaj, a próbowałaś wykręcić parę żarówek, żeby zrobić nastrój? Twój ojciec po ciemku zaraz nabiera animusu, wiesz? Nie o to chodzi, mamo. Tu nie chodzi o światło, ani o nastrój. Po prostu się z sobą znudziliśmy. No jak to w małżeństwie? Nie jesteśmy małżeństwem. Mieszkasz z nim? Uh-huh. Niańczysz mu dzieci? Uh-huh. Sypiacie ze sobą? No co ty, mamo? No to jesteście małżeństwem. Słuchaj, małżeństwa są jak nogi. Najpierw wszystko idzie gładko, potem pojawia się ten celulit. No ale przynajmniej człowiek wie, na czym stoi. Wiesz, myślę, że jesz za dużo konserwantów. Wiesz, chodzi o to, że trzeba się dostosować. Wszystko się zmienia. O, nie, mamuniu. Wszystko się zmienia, ale nie tutaj. Tutaj nic się nie zmienia od lat i dlatego uwielbiam tutaj przychodzić. Ale też dlatego, że mam się gdzie podziać, jak mówię, że idę na randkę. Tutaj też się podzmieniało. Zmieniłam zasłonki, kupiłam nową ceratę, wykopałam ojca z domu. Przerzuciłam się na roślinne. Co? Smakuje jak normalne. Nie, o ojcu. Nie chcę o tym mówić. Zjesz kanapkę? Mamo! A masz majonez? Mam i nawet mało przeterminowany. Mamo, ale co to musiało się nawyrabiać, że ojca wykopałaś z domu? O Boże, mamo, mam nadzieję, że to nie chodzi o jakąś obcą kobietę. Co ty myślisz, że ja zmieniłam orientację? Po prostu pokłóciliśmy się. Nic nowego, wróci. No nie wiem. Teraz to poważna sprawa. Idź i sama zobacz. O Boże! O Boże! Zabrał niedzielną odświętną peruczkę? Mamo. Kądziu, to straszne. To ogromne. Moi rodzice się rozstają. Co teraz będzie? Boże, jak matka zacznie chodzić na te swoje randki, pozna jakiegoś faceta i wyjdzie za mąż? Przede mną! Aha! No już. Nie płacz. Może ciasteczko? Tak. Nie, koniec. Nie będzie żadnego rozwodu. W mojej rodzinie jeszcze nikt nigdy się nie rozwiódł. A twoja siostra? Co ty, kłócą się dalej. A ciotka Irka i wujek Lucek? Nigdy nie miała ślubu. A szwagier Zenek? A co ty jesteś dzielnicowy, kądziu? Przestań. Zrobiłbyś coś do jedzenia? Wiesz, przychodzą babcia Lodzia i babcia Apolonia i musimy coś wykombinować, żeby rodzice się z powrotem zeszli. A co przygotować? Suflet z grzybami? Trufle? Raki? Wszystko jedno, byleby miętkie było. To pa, Franiu. Lecę do koleżanki. Ej, chodź tu. A ostatnie instrukcje? Siadaj. Oddychaj głęboko. Spokojnie. Jakby coś? Uh-huh. Jakby coś ci się stało? Tak. To jestem pod tym telefonem po drugiej stronie ulicy. O, kochanie, dobrze. Nic się nie przejmuj. Ja sobie jakoś poradzę. Muszę wreszcie sobie z tym jakoś poradzić. Idź, skarbie, idź. To pa, Franiu. Zapnij się, kochu. Gdyby ktoś się zaczepił, to po prostu biegnij. Nic się nie bój. Aha, nie siadaj na desce. Idź. Mhm. Otwórz bramkę. Dobra. Przechodzisz. Dobrze. Uważaj na autobus. Dobrze. Jesteś, kotku. Jesteś malutka. Malutka moja. Moje dziecko. Jesteś, kotku, jesteś. Dotarłaś. Dobrze. Jesteś bezpieczna. Dobrze. Kotku, może ci przynieść coś do jedzenia. Ciasteczkę. Wiem. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Ani Franiu, uspokój się. Taka afera o naszą małą Ruzię.
Nie, nie chodzi o Ruzię, ale nieważne. Po prostu moi rodzice się rozwodzą, nie wiem, co teraz będzie. No, no przejmuj się, to nic takiego. Nie mama porzuciła, kiedy byłam mała. Może chciała mieć dziewczynkę. Wiesz, na początku było mi trudno. Raz z domu taty, raz z domu mamy. Musiałam wybierać, kogo kocham bardziej. A potem rodzice zaczęli mnie przekupywać. Chociaż dawali mi prezenty i w końcu miałam wszystko, czego dusza zapragnie. Niech żyją rozwody. Idę. Nie powinnyście tyle palić. A co? Nie urośniemy? Babcia miałaś rzucić. No to tak, oczywiście. Nie jeść niczego, co powoduje gazy. Przestań gadać. Jak szybko ustąpili nam miejsca w autobusie. Rany boskie, jakim cudem ja jedna w tej rodzinie zachowałam jakieś resztki klasy. A, tu jest ta nitka. Przepraszam bardzo, można? Tak, proszę. Rozmawiałaś z mamą? A, bardzo dobrze, że się pozbyła tego patafiana. Coś takiego. Powinna była wyjść za Olbryskiego. Rzeczywiście. Czekaj, to matka znała Olbryskiego? Nie. I to był właśnie słaby punkt mojego planu. Dobrze, babciu, odsapnij trochę. Rozmawiałaś z tatą? A niby po co? Przecież moje słodko wróciła do domu i śpi teraz w swoim łóżeczku. Babciu, nie mów tylko, że zaczęłaś kąpać tatę. No, ale to taki dobry chłopak. Ja 10 lat nie mogłam zamknąć lufcika, a on przyjechał, od razu mnie podsadził już. Przestań, jesteście okropne. Tak. Straszne z was egoistki, nie rozumiecie? Rodzice się rozwodzą, tu nie chodzi o was. Tylko o mnie! Widzisz, co narobiłaś? No widzisz, ty sama widzisz, co narobiłaś. Nie płacz, dziecko, bardzo cię proszę. Bardzo cię proszę, kochanie, uspokój. Ty, chcesz miętusa? A może ty chcesz czekać? Zobacz, czy ja mam... Popielniczkę? Dom? Czasowy mazut. Dobrze, babcie, już, dość. Nie, tam śpiewał do mnie. Pamiętasz, miła, jakie to szczęście. Błagam cię. Śpiewał. Adasari. Koniec! Posłuchajcie mnie. Chcę rozmawiać z ojcem. Jedziemy do ciebie do domu. A nie? O, co to nie, bo ja nie mam nic w domu do jedzenia, niestety. Bardzo mi przykro. Chociaż właściwie...